wspiera sklep Electronic Dreams. Pamiętaj, że hasło do diabła z grami dostaniesz dobrą promocję. Electronic Dreams poleca. www.electronicdreams.pl. Sklep dla prawdziwych graczy. Wpadaj na Patronite i pomóż mi rozwijać mój kanał. Dobry wieczór, moi drodzy. Słuchajcie, widziałem przed chwilą showcase Resident Evil, na które czekałem naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo mocno. No i przyznawam się, że troszeczkę się zawiodłem na tyle, że postanowiłem nagrać już o tym specjalny odcinek. Zobaczymy, czy będziecie podzielali moje zdanie na ten temat. Słuchajcie, Capcom pokazał w końcu Resident Evil 8, pokazał coś więcej, a może wcale nie tak wiele więcej niż na zwiastunach, które widzieliśmy przedtem. Na samym początku była prezentacja wszystkich edycji Deluxe i tak dalej. Z tego co widziałem, to wypuszczają też taki podwójny pakiet z Residentem 7 i Residentem 8. Residenta 7 uwielbiam absolutnie, ale do tego zaraz jeszcze nawiążę. Z tego co mi się tam podobało w tych edycjach kolekcjonerskich, no to całkiem fajna figurka Chrisa. Szkoda tylko, że Chris nie wygląda jak Chris i wygląda bardziej jak jakiś kurde dziad mróz, nie? Z tą brodą. No ale dobra, ogólnie wszyscy lubimy figurki dostawać do edycji kolekcjonerskich, więc myślę, że każdy z tego Chrisa też się ucieszy. Dobra, słuchajcie, no wybaczcie, że tutaj może nie pałam zbytnim entuzjazmem w tym materiale, no ale spodziewałem się czegoś troszeczkę innego, nie będę tutaj ukrywał. Powiem wam tak, widać, że oczywiście Capcom idzie w nieco innym kierunku ogólnie artystycznym, jeżeli chodzi o Resident Evil. Ja siódemką byłem, słuchajcie, absolutnie zachwycony. Brud, smród, ubóstwo, które było czuć z domu Bakerów, po prostu miało tak sugestywny klimat, że czułem się jak bohater jakiegoś kampowego horroru klasy B, jak co najmniej bym został porwany przez Leatherface'a, jego szaloną rodzinkę. Totalnie patologiczny klimat miał Resident Evil 7 i dla mnie jest to no, pierwsza trójka Residentów tak naprawdę, nie? To był bardzo fajny zwrot serii w kierunku naprawdę przerażającego horroru z gier, które tak naprawdę już były totalnymi akcyjniakami, nie? Jak naprawdę Resident Evil 6 i byłem bardzo, bardzo szczęśliwy z tego powodu, że Capcom postanowił w Residencie 7 nam dać taki mega kameralny klimat, taką małą, osobistą historię Ethana Cartera, chciałem powiedzieć, kojarzy mi się z tą grą, Vanishing of Ethan Carter, no ale wracając, tak czy inaczej, Resident Evil 7 podobał mi się naprawdę bardzo, bardzo mocno, jest jeden z moich ulubionych horrorów ever, jeden z moich ulubionych Residentów ever, dlatego na wieść o showcase Resident Evil 8 cieszyłem się na maksa, no i byłem bardzo ciekawy, co też pokazał Capcom. Słuchajcie, na samym początku widać, że moim zdaniem przynajmniej klimat troszeczkę zelżał z takiego totalnie brudnego, patologicznego horroru. Mamy tutaj bardziej zwrot w kierunku wampirów, jakichś wilkołaków, bardziej baśniowych klimatów. Niby to wyglądało trochę jak te poziomy, jak ten drugi akt Residenta 4, nie? Ten poziom na zamku i tak dalej. Nie mogę tutaj powiedzieć, oczywiście zamek wygląda, wiecie, bardzo majestatycznie, bardzo fajnie. To jest wszystko spoko, gotycki klimat jest ok, ale ja osobiście podczas tego oglądania, podczas oglądania tego showcase'u czułem się, jakbym oglądał grę na przykład o Van Helsingu, nie? A nie o przygodach tutaj naszych agentów Stars i kontynuacji przygód Ethana z siódemki. Powiem wam tak, graficznie widać, że Resident Evil 8 może pozamiatać naprawdę te wszystkie stwory, te wilkołaki, te owłosienie na ich ciele wygląda naprawdę rewelacyjnie, tak samo gra świateł, tak samo skala robi wrażenie, tak? Ta scena, którą widzieliście na showcase'ie, którą widzieliście w trailerach, jak zamek gdzieś tam w tle majaczy, wygląda naprawdę bombowo. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że mi osobiście ten zwrot w taki klimat lżejszy, trochę bardziej baśniowy, no nie pasuje, nie? Też no, może niepotrzebnie się zamartwiam, ale liczyłem na to, że Resident Evil 8 będzie w podobnym tonie utrzymany do siódemki, czyli taki wiecie, no maksa walący po gębie horror. Tutaj może być troszeczkę inaczej, dlaczego tak twierdzę, zaraz się do tego nawiążę, ale pamiętajcie, że też mogę się mylić, nie? No i to, co nie pokazali w trailerze, w trailerach i w tych gameplayach, może nie być tak naprawdę tym, czym Resident Evil 8 będzie w już tej finalnej, ostatecznej wersji. No powiem wam tak, zamek wygląda naprawdę nieźle, z tego co widzieliście też zapewne na tym showcase'ie, no ale to, co mi się nie podobało, no to, że no, klimat faktycznie, kurde, zelżał, słuchajcie, no tak jak mówiłem, będę trochę narzekał. Pokazano nam nieco walki, pokazano nam nowych przeciwników, czyli te wilkołaki.
no sorry, oni we mnie nie wzbudzają ani jakiegoś obrzydzenia, ani przerażenia. Już ci zapleśniali goście, ten ci Mulder z Resident Evil 7, moim zdaniem, co prawda, byli bardzo powtarzalnymi przeciwnikami, bo oni tam praktycznie poza rozmiarem się za bardzo nie różnili, ale byli dosyć obrzydliwi i tacy, wiecie, odstręczający, nie? Na to w tych małpach w wersjach mniejszych i większych z młotami, no niestety tego nie widziałem. Nie podobało mi się to, że nasz bohater znowu walczy z dużymi grupami przeciwników. Możemy znowu strzelać, wiecie, do czerwonych beczek, które zrobią wielkie boom i rozwalą całą hordę przeciwników. Ja wiem, że takie sytuacje też miały miejsce w Resident Evil 7, no ale tutaj, skoro pokazywali to na tych pierwszych gameplayach, no to wydaje mi się, że tego może być w rozgrywce troszeczkę więcej. Zaprezentowano nam także naszych nowych adwersarzy, tak naprawdę adwersarki. Adwersarzówny, słuchajcie, czyli jakąś grupę kobiet wampirów z babeczką z wielkim białym kapeluszem na czele. I powiem wam tak, no wyglądają one fajnie, bardzo fajnie się morfują w te takie, w tę taką robakowatą szarańczę, no ale cholera mi to kompletnie nie pasuje do Resident Evil, nie? Tak, jeszcze żona Bakera, mam na końcu języka dosłownie jej imię, to, że ona tam się morfowała, wiecie, w te pszczoły, osy, że one z niej wypełzały i tak dalej, to było fajne, to było takie na maksa creepy, obrzydliwe, a tutaj te babeczki, które wyglądają trochę jak wampirze, asasyny, przemieniające się w rój pszczół, to mi to się nie podoba, nie? Generalnie rzecz biorąc, no, będę jeszcze mówił, słuchajcie, o tym klimacie, pokazywali parę elementów takiego ala niby suspensu, nie? Że my tam idziemy sobie, powiedzmy, ciemnym korytarzem, i nagle tutaj wyskakuje właśnie ta babka ta pszczelarka asasynkowa, wampirka i pojawia się nagle atakując naszego tutaj bohatera, czyli Ethana. Ale ja jak widziałem, jak tutaj gość, który grał na gameplayu, chodzi po tych złotych korytarzach, no kurde, nie czułem tego klimatu. Ja nie mówię, że tytuł będzie zły, nie? Bo naprawdę Resident Evil jest dla mnie ósemka, jedną z najbardziej oczekiwanych gier tego roku. Na maksa czekam, na maksa się jaram. Nawet te Residenty, które są dość mało popularne, czyli piątka i szóstka, mi się osobiście podobały. Już nie oczywiście jako horrory, tylko jako same gry w sobie. No ale tutaj, tak jak mówiłem, no, nie mówię, że Resident Evil będzie, Resident Evil 8 będzie złą grą, ale ja liczyłem na troszeczkę cięższy klimat. Co prawda są tam jakieś sceny, wiecie, z piwnicy tego zamku i tak dalej, ale no nie sądzę, żeby to mogło być tak mocnym uderzeniem jak Resident Evil 7. Czyli podsumowując sobie ten pokaz Residenta 8, powiem wam tak, no graficznie wygląda to pięknie. Klimat Van Helsingowsko, wilkołakowo, wampirzo, drakulowy też może być ok. Aczkolwiek no ja osobiście jestem zawiedziony, ponieważ no, wiem, że to może dziwnie zabrzmi, ale liczyłem na dużo większą dawkę przemocy, patologii i takiego brudu i syfu, który był w Resident Evil 7. Tam naprawdę czuliśmy, że mam ochotę uciec z tego domu, nie? To było bardzo, bardzo nieprzyjemne i przerażające miejsce. No zobaczymy, słuchajcie, jak Capcom to wplecie, te wszystkie wilkołaki. Jeszcze na samym końcu gameplayu pojawił się jakiś gość z młotem, wyglądający właśnie jak Van Helsing, mówiący, że będzie chciał sprawdzić tutaj zdolności naszego Ethana. No kurde, głowa rodziny Bakerów wyglądała dla mnie dużo bardziej. Też jakoś, słuchajcie, no jest późno, imionami tych bohaterów wypadały teraz z głowy, nie? Ale wyglądało dla mnie dużo bardziej przerażająco ze swoją łysiną w tych okularkach i z tym szaleńczym uśmiechem, nie? Pokazali jeszcze to, że w grze będzie, że w grze powraca na nowo opcja z handlarzem, tak jak było to w czwórce. No i powiem wam tak, no handlarz nazywa się Duke, czyli książę, jest jakimś ekstremalnie wielkim grubasem wypełzającym z karocy. No i powiem tak, okej, design jest jego fajny, to jest wszystko spoko, ale dla mnie to jest znowu takie zelżenie klimatu, wiecie o co chodzi? Tak na przykład, no dobra, Resident Evil 4 nie miał być tak naprawdę do końca horrorem, bardziej takim akcyjniakiem. No ale wiecie, no mi do takiego mocnego, poważnego horroru, jakim była na przykład Resident Evil 7, takie motywy by nie pasowały. No teraz zaimplementowano to i bardzo możliwe, że dostajemy jakąś historię bardziej baśniową. Też ta obecność tego merchanta, handlarza też mnie troszeczkę martwi, bo to może wskazywać na to, że będzie dużo więcej w grze strzelania i tak dalej, co nie do końca mi się będzie pewnie podobać. W 7 było świetnie to rozwiązane, ponieważ takich motyw, momentów dość mocno strzelających, może było ich może ze dwa w grze,
maksymalnie ze 3 i były bardzo dobrze, wiecie, bardzo dobrze wprowadzane, w sensie, no nie było tego wcale dużo, nie? No okej, okay, no to podsumowując pokaz Resident Evil 8, słuchajcie, no ja jestem troszeczkę zawiedziony, już się pewnie powtarzam, graficznie super, no ale zobaczymy, nie? Trochę się zawiodłem, liczyłem na coś dużo, dużo bardziej ponurego, ciężkiego i takiego dusznego, aczkolwiek mam nadzieję, że będę się mylił, tak? No bo tytuł mam zamiar kupić na premierę, słuchajcie, no i go od razu będziemy ogrywać, recenzować i tak dalej. Kolejna rzecz, czyli tutaj już zawód, który sięgnął absolutnie zenitu. Podczas konferencji pojawili się coś mili panowie, którzy zaczęli mówić, że Resident Evil ma 25 lat, jest tak fajnie, jest wszystko zajebiście. O to ja mówię, ja pierdzielę ekstra. Słyszałem jakieś ćwierkające jaskółki na temat potencjalnego Resident Evil Revelations 3 na Nintendo Switch. Jarałbym się tym niesamowicie mocno, ponieważ zarówno Resident Revelations 1, jak i 2 lubię. 1 dużo bardziej, no ale nie dostaliśmy tego. Potem słyszałem jakieś, słuchajcie, plotki, że dostaniemy Resident Evil 2 i 3 i chyba też 1 to z PSX, tylko w takiej, w sensie w takim, wiecie, pakiecie, nie? Tą klasyczną trylogię. Też tego nie dostaliśmy, za to dostajemy, słuchajcie, Fortnite Resident Evil, czyli te, nie wiem jak to się nazywało, Reserved, nieważne, nie? Ale Capcom zrobił darmową sieciową strzelankę, w której będą występowały postaci z całego uniwersum Resident Evil, plus będziemy z tego co widziałem mogli sterować potworami. Gra ma być jakoś na maksa szybką strzelaninką, słuchajcie, a la Fortnite z przewrotami na bok, w przód i tak dalej. No mi to kompletnie się nie podoba, totalnie mi to nie pasuje. Graficznie wyglądało to jak taki zubożony Resident Evil 2 remake z kretyńsko poruszającymi się postaciami, w ogóle lipa B. No. No i to tyle, słuchajcie, no co Capcom pokazał, nie? Pokazał Resident Evil 8, który będzie miał raczej dużo lżejszy klimat niż 7. Pokazał nam jakąś kretyńską strzelaninę, która miała być, nie wiem, niby fajnym sieciowym hiciorem. No i nie pokazał ani Resident Evil Revelations 3, na który po cichu liczyłem, ale nawet nie pokazali, słuchajcie, jakiegoś, nie wiem, no wznowienia starego tytułu, tak? Przecież zarówno Resident Evil Code Veronica na maksa na to zasługuje, żeby chociaż go wypuścić, chociażby nawet na Switch, nie? Czy wiele osób bardzo mocno czeka na remake Resident Evil 4, ja trochę też, przyznam wam szczerze, i tego też nie pokazali. No i co? Czekałem, tak czekałem na tą konferencję, no i tutaj lipa troszkę, nie? Okej, okay, mam nadzieję, że nie zalałem was kompletnie w tym materiale falą takiej niechęci i tak dalej, no ale naprawdę oglądając to, no poczułem się mega zawiedziony. Na pewno nie oszukany, nie? No bo wiecie, nikt tutaj nie obiecywał, nie wiadomo czego. No ale zobaczymy. Aha, ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj na posiadaczy PlayStation 5 na PS Store ląduje demówka Maiden. Będzie to demo, w którym nie będziemy mogli walczyć, nie blokować, tylko będzie taki bardziej symulator chodzenia, mający nas wprowadzić w klimat Resident Evil 8. Demo ma się ukazać na reszcie platform, na starej generacji w ciągu najbliższych tam kilku tygodni, no i wtedy je pewnie ogram. No a cała gra będzie miała premierę, no w sumie już dość niedługo, nie? Z tego co nam pokazywali. Tak więc nie ma co tutaj gadać, trzeba czekać. Ja dalej trzymam kciuki, że Resident Evil 8, pomimo tego, że się troszeczkę zawiodłem, nie zawiedzie na samym końcu i już po recenzji wystawimy temu tytułowi bardzo dobrą ocenę. Tym bardziej, że będzie to dla mnie taki pożegnalny tytuł na PlayStation 4. Już tą grą będę się, myślę, że żegnał z tą generacją konsol i przechodził na nową. To było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że będziecie sobie dobrze dzisiaj spali, a jeżeli oglądacie to rano, to wypijcie sobie kawkę. Pozdrawiam was mega serdecznie. Narka.